sobie zarówno z obecnie jeszcze funkcjonującymi radami, jak i z tymi, które mieszkańcy wybiorą, zaproponujemy sobie taki scenariusz działań. Coroczne szczegółowe programy działań inwestycyjnych, remontowych, czy w zakresie bieżących wydatków, ale też i budujemy programy działań wieloletnich, że można było adresować do dzielnic środki na zasadzie kontynuowania zadania po to, żeby rozwiązywać, jak już wspomniałem, te problemy, które będą sygnalizowane. I to jest jak pierwsza kwestia. Druga kwestia związana z informacją Wydziału Dróg i Mostów dotyczącą przebudowy skrzyżowania ulicy Solidarności i Dolnej 3 Maja. Chcemy na marcowej sesji ten projekt przedstawić. Dzisiaj pan dyrektor z mocy nowego regulaminu wspólnie z pracownikami jest odpowiedzialny za wszystkie inwestycje w pasie drogowym, również za remonty, modernizację. I to oznacza, że w tym wydziale, a za chwilę w zarządzie dróg i mostów, koncentrujemy odpowiedzialność za to wszystko, co się w pasach drogowych będzie działo. Ale i Solidarności z ulicą Dolną 3 Maja i z ulicą Bolesława Prusa zostało poddane weryfikacji, przebudowie, przede wszystkim z racji uproszczenia przejazdu z ulicy Dolnej Bolesława Prusa w ulicę Dolną 3 Maja, żeby wyeliminować tak zwane agrafki. Pas w ruchu będzie w każdym kierunku Nowej Solidarności po 5, czyli prawoskręt, lewoskręt i 3 pasy na wprost. Na pewno jak tylko warunki atmosferyczne będą pozwalały, firma jest zainteresowana, w jak najszybciej wejść.